Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 18 lipca, godzinę 20:30. No troszeczkę późno na nagrywanie vloga, ale można by powiedzieć, że wszystko już na placu ogarnięte. I przyjechałem tu do chłopaków na pole z rzepakiem. Zaczęli właśnie kosić dzisiaj. Wjechali po południu. Wjechali po południu na te pole. Znaczy po południu pierwszy kombajn wyjechał gdzieś około godziny 12 i na sprawdzenie, jaka wilgotność, co i jak to wygląda. I właśnie po obiedzie dojechała reszta kombajnów. Szef stwierdził, że będziemy kosili rzepak. Ja dzisiaj niestety na placu zostałem, trochę poogarniałem, tam chłopakom pomogłem. Blisko jest na gospodarstwie do włożenia, bo jakieś tam, nie wiem, z 500 metrów niecałe. Także i tirami jest odwożone, także tutaj jedna przeładowcza sobie daje spokojnie radę, bez pośpiechu. Tu pierwsze dwa tiry stoją, trzeci już pojechał. A ja jadę tam do chłopaków coś wam nagrać i przy rzepaku coś więcej opowiem. Przy okazji wam pokażę, nie wiem czy będzie widać, tam właśnie tutaj pan Grzegorz tam pryska krzaki, tą wierzbę ciągnikiem sadowniczym Fendt i opryskiwaczem, nie wiem czy będzie to widać tutaj za plantacją rzepaku. No a my wracając tutaj do żniw rzepakowych, pierwszy wjazd dzisiaj, próba. Ogólnie to już częściej można spotkać już kombajny na polach, w sensie w rzepaku już część rolników wyjechała. Na tych słabszych troszeczkę ziemiach to już nawet przed weekendem, tam gdzieś w granicach 15 lipca, 14 już niektórzy kosili rzepaki. My dzisiaj tutaj wjechaliśmy na działkę 90 hektarów. Ona aż tam się ciągnie za górkę. Trochę tam od lasu zostawiliśmy. Z dwa hektary gdzieś, bo no, tam jeszcze rzepak zielony, od lasu to zawsze tam ziemia zimna jest, wilgoć cały czas trzyma i tam rzepak został zostawiony. Chłopaki teraz tu środek wykaszają. Kosimy na 4 kombajny, 3 New Hollandy, 1 klas. Tak, rzepak, odmiana Kuga. Po skoszeniu hektara zważyliśmy plon, wychodziło jakieś 5 ton, ale to oczywiście na razie szacunkowo, dopiero jak się wszystko skosi, to jakąś średnią się wyliczy, wtedy będzie można coś więcej powiedzieć na temat plonu, bo wiadomo, tam gdzie się wjedzie w lepszy łan, to będzie więcej sypał, tam gdzie w gorszy mniej. Także mówię, tak jak było z jęczmieniem, na jednej działce sypał 7 ton, na drugiej działce 11 ton potrafił sypać, średnia tam jakaś wyszła 8 ton. Dlatego mówię, później po zważeniu wszystkiego będzie można obliczyć jaką średnią. Tam chyba, o ile się nie mylę, Bartek jedzie, albo Łukasz, szef, już koguty mrygają. Tutaj się Krzysztof zbliża. Wilgoć wahała się tam od 10% do 8%, waha się. Teraz tam jak chłopaki mierzyli, to miało tak 8,5-9. O godzinie 12 miał 10. Na przeładowczą, nowy nabytek też w akcji jest, śmiga, kop za ręko.
Bartek jeździ kobza ręką przyczepą. Mnie dzisiaj zdegradowali. Zostałem na placu. Idę tam na górkę zobaczyć, co tam się dzieje. Jeszcze dzień, gdzie ściernia troszeczkę zielona jest, tam jak tam widać. Na przykład tu, tutaj już jest bardziej taka brązowata, jak to wygląda zazwyczaj przy koszeniu rzepaku dojrzałego. Jedzie Bartek. Ale piękny zestaw. Musiał zatrąbić. Jedzie do następnego kombajnu wysypać się. A ja dzisiaj trochę pobiegam z tą kamerką tutaj. Trochę wam ujęcia porobię. Może do kombajnu wsiądę. Zobaczymy, który będzie chciał uchodźcę na polu do kombajnu wziąć. O, tutaj dwa pod rząd jadą obok siebie. Idziemy zobaczyć, jak Lexus pożera rzepak. Kilometry. Tak właśnie wyglądają żniwa w firmie Leśniak Agro. Jeszcze tylko TC-ta brakuje. Chyba za niedługo, jak dalej będzie się nagrywało, to trzeba zainwestować w drona, bo to takie latanie po polu w sumie trochę człowiek kondycji nadrobi, zrobi. Ale na takie areały, przy takiej ilości maszyn na polu, to dron by była świetna sprawa, ujęcia z drona. Tutaj gdzieniegdzie trochę zwierzyna buszowała. Czemu grupą otwartą jedzie, bo pewnie nie wysypał wszystkiego do końca. I jeśli jest rura pełna, mógłby ją uszkodzić. Tutaj szef Łukasz jedzie CX-em. Jak to mówią.
do wloki sypali. Jestem właśnie u Krzysztofa. Przywitaj się, Krzysztof. Witam. No, jedziemy właśnie kombajnem. Pokażę wam, jak to z kabiny operatora wygląda. Jak Krzysztof? Widać, idzie pomału do przodu. Pomału do przodu. Ile tam dzisiaj ciągnąłeś? No co, my tu mamy 6,75. No ale późno wyjechałeś, nie? No, no jest to późno. No Łukasz szybciej miał sprawdzić, nie? No. Trzeba muzykę ukrócić, bo znowu mi YouTube zablokuje film. Ale wciąga, co? Ale się strasznie kurzy. Jest cały kombajn normalnie w tym pyle zakurzony. Połowę wykosiliście? Nie, chyba nie, jeszcze ale, nie, bo to no, aż tam do końca no, jeszcze. No ja wiem. Druga część. Tam jest przecięte, widzę, na prawo. Ile ci teraz sypie, pokazuję ci? To wiesz. No trzeba wiedzieć, że to jest skalibrowane. No, nie jest do końca skalibrowane. A ile ci pokazuje teraz mniej więcej? No, 6 będzie. 6 to? No. Bardzo dobry wynik, ale tak jak mówiłem, to przejedzie wszystko przez wagę, to wtedy będziemy wiedzieli. Będzie można powiedzieć, jaki prąd. Na pewno wam powiem, ile tam wyszło. Panie Jurku, ma pan 4560. Krzysztof, powiedz jeszcze widzom, bo tu widzowie mówili, że masz napęd w kombajnie. 4x4, bo żeś pod górkę podjechał. Tak jest, 4x4 jest. Lokada. Tak. Nie, tak serio to mówiłem, nie ma ten kombajn napędu. Tak, po prostu jest lżejszy trochę od Lexiona i dlatego sobie bez problemu poradził z podjechaniem. Ma blokadę. No, a Lexion nie ma blokady ten. No właśnie. No właśnie, tu jest chyba blokada 8. No, a Lexion nie ma blokady. No i też o wiele szerszy header, bo ty masz 7, nie? 7,5. 7,5, a Lexion ma 9. 9. I cięższy jest, gabarytowo nawet, wydaje mi się, troszeczkę większy. Że mnie tam fani Lexiona czasem nie zjedli, bo będę miał wrogu. Nie, Lexion też jest dobry sprzęt. Nie, no nie mówię, że jest zły. Tak akurat Lexion na kołach to jest tak na... nie poprzemyślane, dlatego nie... Rzadko kto kupuje na koła, tak, chyba że na równe tereny kupują. Dokładnie. A
tak patrząc po headerze, trochę ten twój kombaj też hektarów zrobił i tą wciągnął. Kurczę, ślimak też wytarty, powoli się wyciera farba. Ile? 1160 hektarów. Dwulatek, nie? Gdybym już teraz w roku 94-13. 94 hektary w tym roku skosi. Kombajny na przemian jeżdżą, żeby sobie nie przeszkadzały. No tu będzie miał z włosem. Jedziesz czy omijasz? W sumie parę podbieraczy masz założone, to... No niestety, gdyby było opryskiwać samojezdny z dużym prześwitem, to myślę, że aż tak tego by nie było położonego. Ale mamy opryskiwacze do ciągników zaczepiane, no to niestety trochę się kładzie tego rzepaku. Rzepak nie był desykowany, po prostu z ostatniego zabiegu już się nie podniósł. Tutaj czysto w sypie, tam Tomek jedzie Lexusem, tam dalej Bartek jedzie też, kosi. Tutaj Łukasz z Bartkiem sypią w locie. Dzieje się, naprawdę się dzieje tutaj na polach u Łukasza. To nie jest amatorka, tu jest pełen profesjonalizm. Fajnie Bartek ma, bo nie musi rury składać, tak jak chyba się na polach, jeszcze nie ma linii wysokiego napięcia, bo ma te zabezpieczenie i ta rura mu nie skacze na polu, tylko się sztywno trzyma. To jest właśnie dobre.
chłopaki się wysypują. Wyłącz to, kurde, w oczach razi. No już kombajny się też spinają już. Tam Tomek się spina, Łukasz też. Mamy godzinę 22, czyli na dzisiaj już zakończamy. Żniwik, dosyć spory kawałek został wycięty, czyli nieźle. Podsumowując, można powiedzieć, że no, rzepak jeszcze jest troszeczkę zielonkawy, łodygi gdzie nie gdzie, ale nie ma na to czekać. Tym bardziej, że tutaj w zachodnim części Polski zapowiadają burze. A szkoda, żeby to się zmarnowało wszystko, tym bardziej, że wilgotność jest odpowiednia rzepaku, czyli można kosić. A my co? A my się widzimy w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.